Kinoświat przedstawia. W świecie zwierzaków, jeśli różnisz się od innych, masz naprawdę prześlizgane. Ostatnio byliśmy w kinie na filmie pod tytułem Miś w Nowym Jorku. Bardzo lubimy chodzić do kina i wcześniej, jak byliśmy jeszcze parą, to byliśmy w kinie raz w tygodniu. Ale tylko we dwoje, no takie rodzicielskie randce. A teraz razem z Gabrielą wybieramy się już na typowe kino rodzinne, dlatego właśnie tym razem padło na Miśka w Nowym Jorku. Może jeszcze trzaśniesz fotkę, beka potrwa dłużej! Była to bajka z cyklu Rodzina leci do kina. My generalnie bardzo lubimy miśki i oczywiście każdy z nas w dzieciństwie jeszcze miał swojego własnego misia. Co tam w dzieciństwie? Do dzisiaj mamy niedźwiedzia w domu. Ludzie szykują inwazję na naszą ziemię. Wyskakiwaj z poroży, makało i pomakale! Mamy takie zderzenie wielkiego niedźwiedzia polarnego z pozoru groźnego zwierzęcia z taką osobowością, trochę fajtłapy, trochę ciamajdy. Nieprawda, to jest miś o dobrym sercu. Tak, dokładnie, ale do tego zmierzam, że ostatecznie miś okazuje się naprawdę wielkim bohaterem i z tego co pamiętam nawet zostaje, właśnie. Film jest pełen naprawdę świetnych żartów, mamy naprawdę kilka fajnych przerywników z piosenkami. Z takimi nowoczesnymi na czasie piosenkami. Tak. Bardzo fajną rzeczą było to, że akcja działa się zarówno w świecie Miśka, zwierząt, tak? I w świecie potem nas, ludzi, ponieważ Misiek pojechał do Nowego Jorku, tam miał misję do spełnienia, ale poznał też małą dziewczynkę, poznał też mamę tej małej dziewczynki i zaprzyjaźnił się z Olimpią. Wpakowaliśmy się w naprawdę paskudną kabałę. Co Misiek jak ja może zdziałać w tak wielkim mieście? Hej, ten kostium wymiata. Nawet pachniesz jak Misiek Polarny. Ja się w ogóle popłakałam w pewnym momencie. Tak. Widziałem. Łezka mi poleciała, jak Olimpia poszła do szkoły i jak mama ją odprowadzała i Olimpia musiała iść do tej szkoły, bo mama musiała iść do pracy i to było takie bardzo wzruszające dla mnie, to taka rozłąka matki i córki. Dla mnie najfajniejsze w tym filmie właśnie było to, co robiły lemingi i cały ten taki wątek, powiedzmy, nawet trochę kryminalny, bo tam właśnie Misiek w Nowym Jorku podjął walkę ze złymi ludźmi. Walkę oczywiście w cudzysłowie, bo to było po prostu wykorzystanie sprytu Miśka, no i oczywiście przy pomocy moich ukochanych lemingów. Dla mnie to była naprawdę doskonała komedia i jak z Gabrielą rozmawialiśmy po seansie, to też właśnie mówiła, że film był śmieszny. Musisz przekonać ludzi, by ci pomogli, a ja mam pomysł. A to jest chyba jakiś misiu? A widziałaś ostatnio bajeczkę z misiem? Nie. Nie? Nie było takiego białego polarnego niedźwiedzia? No. I gdzie on był? W Nowym Jorku. A pamiętasz, kogo uwolnił miś w Nowym Jorku? Dziadka. Czyli pojechał do Nowego Jorku, co zrobić? Uratować swojego dziadka. No właśnie. I ten miś szybko biegł do swojego dziadka, otworzył bramę, no i szybko ciągnęły z takimi cebelkami. No i w końcu otworzę. Ktoś nadchodzi, zachowujcie się naturalnie. Nie tak naturalnie! Warto wybrać film po prostu wspólnie z dzieckiem. Nawet jeżeli jest to dwu czy trzylatek, po prostu pokazać wcześniej fragment filmów w internecie. Pokażmy im, kim naprawdę jesteśmy. Panie i panowie, Misiek i Lemingi! Uwaga, lemingi! Misiek w Nowym Jorku jest wyświetlany w Multikinie w ramach akcji Rodzina do kina. Szczegóły akcji na stronie Multikina oczywiście, a teraz niedługo, bo 19 lutego pojawi się w kinie kolejny film z tej serii. Jest to film Zwierzogród i też serdecznie na niego zapraszamy, ale pamiętajcie też o Miśku w Nowym Jorku, bo cały czas jest w kinach, możecie się z dzieciakami wybrać. No fokę, nie na darmo nazywają to betonową dżunglą. Misiek w Nowym Jorku.